Siemanko moi drodzy, pokażę wam teraz niespotykaną rzecz w Chorwacji, przynajmniej przeze mnie. Widzicie to niebo? Jest zachmurzone. I ja bym sobie życzył, żeby w Polsce tak wyglądała brzydka pogoda jak tu. Tak bym sobie życzył. No ale niestety tak nie jest. Cóż zrobić? Nie ma słońca, ale jak widzicie jest dość gorąco. Pewnie jakieś 28-29 stopni. Lekki wiaterek i cykady, które cykają. Siedzę z psem, bo Ewa mówi, bo tam pełen zlew jest naczyń, mówi, kto to posprząta? Nie wiem, no ty, jak to mówię. Nie. No to jak nie mówię, no to będziemy grali w kamień, papier, nożyce. Się zaczęła śmiać. No dobra, mówię, to idę sprzątam. Ej, tam mi to i z psem mówi, to ja posprzątam. No. No i tak to jest. No a dzieci oczywiście to śpią, bo wiecie, dzieci to one mają wakacje, nie? Przynajmniej jedno dziecko ma wakacje, bo drugie to już szkołę skończyło. Ale ta siła przyzwyczajeń, że co lipiec, sierpień są wakacje, pozostała, no i wakacyjny nastrój niestety jest niezmienny. Może nie wiecie, ale coś wam powiem, że kiedyś przy takiej pogodzie właśnie nad morzem polskim naszym pojechałem. Byłem zupełnie nieprzygotowany do opalania, bo wiecie, to było jakoś tak na początku tych letnich dni. I leżałem sobie na słońcu, znaczy przy takiej pogodzie, leżałem sobie na plaży, tam byliśmy chyba z 6 godzin czy 7. I tak się, tak mnie to zjarało na czerwono, że myślałem, że skóra normalnie mi zeszła zaraz na drugi dzień, nie? Także przez takie chmury, gdy nie ma słońca, pogoda, znaczy przez słońce, gdy nie ma słońca, to ono też w pewnym sensie opala, bo mnie spaliło. Myślałem, że będę bezpieczny, a tutaj proszę bardzo, sobie na legalu leżałem, a tu, moi drodzy, się stała rzecz straszna, bo aż mi skóra zeszła z tego leżenia. I tradycyjnie śniadanko nasze wygląda w ten sposób. Idziemy sobie na tarasik zaraz zjeść i będzie fajnie. A tutaj już się robi mały podkładzik, pewnie pod obiad. Tak myślę. Idziemy, moi drodzy, do prania, bo tutaj siedzimy tyle czasu, że normalnie trzeba od czasu do czasu coś przeprać. No. Więc nie ma lekko. Mam ci coś pomóc? Nie. Dobra, a tego białego nie bierzesz? Nie, bo jest jedna pralka, bo druga wysiadła. A, no tak, idziemy. Jedna pralka się zepsuła, tak dużo bierzemy, wiecie? Musieliśmy teraz to pompować, słuchajcie, bo... Bo ten materac, zeszło z niego troszkę powietrza, ale dopompowaliśmy i jest git. Bo, no, do 12 barów dopompowaliśmy, a zeszło z 9 do ilu? Nie wiem, ja nie sprawdzałam. Z 9 chyba do 5 barów zeszło, mi się wydaje. No. Cichutko, co to za szczekanie jest? Co to za szczekanie? O, to musisz zostawić. Gdzieś tutaj zostawi już. Ten koszt to każdy ma pokój, każdy ma, nie? Tak. No. No, no i ktoś tutaj pierze sobie. To chyba, że wyłączymy komuś i wyrzucimy. Nie, jeszcze godzina 25 godzin. Może pani wstawiła, pobierze, bo już pojechała. Dobrze, dobrze. Jest gitara. I widzicie. Znowu. I widzicie, pralka zajęta. Ale to nic się nie dzieje, bo mamy jeszcze sporo. Ja mam taki plan. Jaki plan masz? Taki plan mam, że ubiorę się, ja ubrana jestem, no. Ale pomaluję się i pojedziemy do Tomiego kupić oliwki, ale jak nie będzie takich jak w Lidlu, to poracha. To będzie tak, to będą inne. Drodzy, istnieje scenariusz, który zakłada, iż dzisiaj zrobimy sobie małą imprezkę tutaj ze znajomymi i dlatego postanowiliśmy zrobić taką zimną płytę, wiecie, zwykłą, bo tutaj nie ma co przesadzać z jedzeniem. Lepiej przesadzić z piciem. To jest Igorek, moi drodzy. I my razem teraz jedziemy do niego zrobić troszkę zakupów.
do bankomatu wypłacić troszkę euro, bo będziemy kupować dzisiaj za gotówkę parę rzeczy. No i tak wam powiem, Donia wstała, ale jeszcze nie wstała, czyli w sensie obudziła się, ale jest jeszcze w łóżku, także... Siedzi w telefonie. No właśnie, siedzi w telefonie. A my jedziemy, nie będziemy na nią czekać. No i tyle. Pogoda jest jaka jest, to widzieliście, no ale 31-32 stopnie musi być, nie ma bata. Nie jest tak źle, Ewka. Nie jest tak źle dzisiaj jeszcze. Możemy sobie spokojnie jechać do Tomiego. To dawaj. To jedziemy. Tutaj jesteśmy wszyscy, ale się nie możemy zmieścić do kadrze. W kadrze, no. O, teraz tu jesteśmy i teraz tu jesteśmy. I tu. I tu jest git i później w policzek poszedł, dla mnie fajnie. Stanęliśmy sobie tutaj na takiej widokowej, przy takiej widokowej wieży, to jest chyba, to nie jest widokowa, to jest, Igor mówi, że to jest jaka? Snajperska. Snajperska, nie, to jest chyba do obserwowania tam nie. Czegoś. Tam jest domek. Tam, tak, ktoś ma tam, może letni jakiś domek, no. Nie wiem, czy to oddaje, ale to to jest tak, wam powiem, w dół. Wszystko. I co? W drodze do Tomiego taki widok mamy. I fajnie. I fajnie, oczywiście. Ciekawe, jakbyśmy tu zeszli, to byśmy no, troszkę... to by dał radę, tylko nie w spodenkach, wiecie? No. To jedziemy do... Czy ile byś tu teraz skoczył? Nie, skoczył to nie. Skoczył raczej nie. Za stówę? Nie. Oj, oj, oj. Oj, tak. O, fajnie. No, fajnie. Kupiliśmy pączki, ale to tylko dla nas są te pączki. A, czyli jednak na mnie też jest. To jest z rykami. Nie. tak, taką siateczkę. Tutaj różne takie rzeczy. Mozzarella 2 z groszem. Euro oczywiście, a u nas w złotówkach. No i tam majonez, wiecie, takie potrzebne rzeczy, bo dzisiaj może sobie zrobimy taką zimną, fajną płytę i będzie gitara, będziemy sobie gitarowsko jeść. A ten już je? A śniadanie jadłeś? To jest moje śniadanie. To jest twoje śniadanie? No to grubo, to ładnie. Dobre, no, właśnie mówię, że dobre. No i tak, kawę kupiliśmy, bo wzięliśmy jedną i mówiłaś, że się kończy. Kończy się faktycznie? Tak, już jest mowa na jutro. No widzisz. No dobra. To zasiadamy do czegoś. Tu jest paragonik. Możecie sobie prześledzić, chociaż tu piszę po chorwacku te różne produkty. No ale nas wyszło kawa, no to wiadomo, że kawa, pasta za zuby, no to pasta do zębów. No i taki paragonik grozy jest. No to wszystko kosztowało 46 euro, czyli około 200 zł. Ponad, nie? 200 zł nawet. Ponad 200 zł. I nie było tam alkoholu, co by przedrożyło na pewno, więc jest drożej niż u nas. Jest drożej. No, ale to cóż zrobić? Cóż zrobić, jeśli zrobisz? Kosztuje ile? 2 euro? 2 euro, tam euro 50. Tylko, że u nas troszkę mniejszy ten chleb jest, nie? Chyba. Nie, na wagę to by było to samo. On jest na cięższy, wagę to a samo, dłuższy, no. No. No, a u nas 3, czy tam 4. Tak. Nie, no to źle mówisz. 3 złote chleb u nas kosztuje. No a co ty, się obudziłeś? 3,50 chleb. No, a tutaj 2 euro. Mleko na przykład pełne kosztuje tu 6 zł. 6 zł w przeliczeniu. No. Później masło kosztuje 3,59 euro, no to jest 16 zł. 16 zł masło, ale chyba 2,50. Ja widzę 3,59 to masło. To po tyle kupowałem masło? Po tyle wziąłem. No, widzicie, nawet nie wiem ile wziąłem, no ale taka jest cena. 16 zł za masełko. No. Później, co tam mam powiem, szynka taka, no jedna z lepszych pani twierdziła. No. Za 20 deko dałam 10 zł, więc może dla nich lepsza. U nas bym mogła dać tyle samo albo więcej. No tak. Nie? Dobrze, nie będziemy wam tutaj o cenach mówić, jak ktoś chce, to
i tak przyjedzie, wiecie, to nie jest tak, że... Ale majonez, co? 22 zł? 22 zł to jest pół litra, niecałe. Tak, tak. 5,15 euro. To no. Jest 22,50. Nie ma co mówić o cenach. Jak ktoś będzie chciał, to i tak przyjedzie, choćby nie wiem, jak było drogo. Zawsze się ktoś znajdzie, nie? Tak. No. Dzisiejszy obiadek mamy bardzo przepyszną surówkę, którą pewnie już znacie. Ziemniaczki i jakieś tam mięsko z kurczaka oczywiście, bo jest bardzo dobre. Teraz sprawdzimy, moi drodzy, czy to dobre jest wszystko. Nic nie jest dobre. Bo ja skończyłem nagrywać, wiecie, ten mój obiadek, a Ewa mówi, pojechali na wakacje gotować. Mówię, co zrobię, jak w restauracjach nie umieją gotować i trzeba sobie samemu jakoś radzić. Nie potrafią. Nie potrafią, no mówię, że nie potrafią. Powiedziałeś, nie umieją. A to nie to samo? Nie. Widzicie? Jebo! Próbuję mnie uczyć ta, co do szkoły nie chodzi. Już nie chodzę, bo skończyłam. Jest mądra i bo nie zdała. Nie musi się uczyć, bo jest mądra. Właśnie. Nie musi się uczyć, bo jest mądra, jo? No. Bo jak widzę, nie jestem, to nie muszę uczyć. No. Wide awake is the way that you left me. Side by side in your car in the backseat. Wide awake is the way that you left me. Oh. Now it's clear we are here back in your house. And I keep fading into the background. I'm wide awake, now you keep it. Igorku, nie widać cię. Powiedz, czy wolałbyś iść do restauracji jeść to gówno, co tam serwują? A ty cicho bądź. Zależy na co do restauracji. Na burgera jedynie, nie? O kurde, no, no to oczywiście, że tak. Burgera tak. Ale chcę tą to wolę bardziej. To bardziej to wolisz? Od pizzy, jo. A jakieś ślimaki albo owoce morza? To ja bym nawet gówno zjadł. Ale ślimaki? Nie wiem. No. Nie próbowałem, zaraz idę jakiegoś upolować, zobaczymy czy są dobre. Zimniczki. Wędkę weź. Do ślimaków. Pranie przyniosłem, bo się wyprało, ale jest normalnie tak gorąco, że wam mówię. Słońca nie ma, a jest gorąco. I teraz to pranie trzeba powiesić na tej suszarce. No, ja to właśnie uczynię teraz. Sławek. Co? No. Wiesz, ja nie jestem mistrzem świata? Jesteś. Był, nie? Jego. Byłeś i mistrzem świata. Jak dłużej wytrzymuję niż wcześniej? Pra? Nie. Martwił, że zaryję tutaj i przeskoczę. No, tak, na odważnego to tak. No. Gdzie jest fineczka? Gdzie jest fineczka? Nie ma fin... A jest fineczka, jak nie ma. Jest, jak nie ma, jak jest. Piesek zawsze mnie znajdzie. Nawet na basenie. Zawsze leżaczek obok. Na pancia ręczniku. Pani bez przerwy pierze te ręczniki. Ale piesek ma swój rozumek mały, nie? No właśnie. Nie, że najgorsza pogoda w Chorwacji jest odpowiednikiem najlepszej pogody w Polsce. Nie wiem czemu. Tak jest. Teraz leżałem, coś mi Igor mnie chlapie czy coś, nie? Tak sobie myślę. A tutaj kurczę deszcz. Deszcz, ale chyba już przeszło, bo wiecie, z tamtej strony basenu przeszedłem na tą stronę i już przestało padać. Także, no. Idę, moi drodzy, na taras widokowy. Idę na taras widokowy. Ale widok tutaj jest przedni.
może kamera nie oddaje, ale jest ładnie. Nie powiem, przed chwilą na niebie było pełno chmur. Siedzieliśmy chwilę na basenie. Gdzieś jakoś te chmury rozeszły. Już chmur nie ma. Ale teraz zrobić jakąś kolacyjkę delikatną. Bez zbędnego rozrzutnictwa. Wiecie jak jest. Powiem, tutaj widziałem flagi polskie, a ani jednej ukraińskiej. Nie wiem skąd pomysł, żeby w Polsce wieszać ukraińskie flagi. Jak jadę do Austrii, to w większości są austriackie. We Włoszech są włoskie, a u nas sami wiecie jak. Wziąć z tyłu iść na górę. Tam jest taras widokowy, tylko sporo tam, trochę wiatr jest, nie? Tam? Troszkę jest wiatr, ale tak to by było spoko, nie? Wiecie z czym? Ja wam zaraz pokażę z czym. O, z tym stołem. Na górę, tam gdzie byłem przed chwilą. I tam tylko jest wiatr jednak i to wszystko jedzonko mógłby nam zwieść. A najgorzej jakby tam jakąś butelczynę przewrócił z herbatą. To by dopiero było. Jak sobie życzysz? Jak sobie życzysz? Właśnie obejrzeliśmy nasz filmik i nam się podobał. Nie wiem, kto jest odpowiedzialny za te filmiki, ale są bardzo fajne. Tym samym sobie komplement sam dałeś. No. A tutaj? Tu są spartańskie warunki. Paznokieć trzed. Nie ma lamp, wiecie? Lampa jest. Nie ma form, ja to na plastrze przedłużałam. Nie ma form, nie ma różnych innych... Ale mamy plastry. No. Do takie, wiesz, odporne na wodę i one dały radę, do niego wygięła i zrobiła tunel z niego. Rozumiem, to jest bardzo gitara. Tak, duży kontakt z wodą to lubi. Odpaść żel. Ja nie wierzę, moi drodzy, oni tu nawet lampę mają. Człowieniu, no oczywiście. Że to tak. Ja nie wiedziałem tak, tego. A czym by się żel naprawił? To nie zawsze zabiera lampę. Hybrydy, pilniki, tak, primary, no i żele. Teraz zapomniała tylko form, ale dała radę na plastrze. O kurczę. No jak ktoś jest taki zdolny, to wiecie. Nie ma siły. Da radę. Nie ma bata. Kreatywny. Jak ktoś jest bardzo zdesperowany, to ja nawet na papierze bym to chyba zrobiła. Albo na takim kartoniku też jest dość. No, na takim kartoniku, to już luksus na tym kartoniku. No. No tak, moi drodzy, to wygląda. Niedługo będziemy tutaj przysiadać do tego z chorwackimi trunkami. Także chciałem wam tylko tak ładnie powiedzieć, pokazać, jak Ewunia się bawi na wakacjach. Tak, tak to właśnie jest. Zaparkowaliśmy, zobaczcie jak zaparkował Sławek. Tutaj są i do takie schodeczki, a on tak zajechał, ja mówię, nie rób mi tak, bo dostanę zawału, człowieniu. No, próbuję się. Tu trzeba wycofać. Tu jakby był murek, to by samochód zapikał, ale że jest przepaść... To nie zapikał? To nie pika za bardzo. A no, bo tutaj jest to zejście, no. To nie zapikał ci dlatego. No właśnie. Przyjechaliśmy tu po... bardzo ważnych parę rzeczy i zaraz jedziemy na imprezkę, nie? Po jakie rzeczy, Sławomir? A i tam nie będę ci tam akurat tłumaczył, nie? Widzę, miałeś wytłumaczyć. To są takie rzeczy, o których nie wolno mówić. Uważaj. Wjeżdżamy na posesję. Uwaga. Ludzie. Oj, jak to jest ciekawie. Tutaj jest naprawdę ciekawie.
A wy dziewczyny pijecie coś takiego? Nie, przestań! Nie. No dobra. To znaczy to? Nie będziemy was tutaj. Aha, że tutaj, tak. No, tutaj nie. Pomidory są petarda. Jak one pachną tutaj. A co ty myślisz, takie pogoda mają, daj spokój. To jest dobre. To jest dobre. Ile kosztuje taka butelka? 12. Żyżule? No coś ty nie chcę. A taka wina to jest dobra. Nie, nie chcę, jak to pojedzie, jak będziemy wszyscy próbować. Ale wino chcesz. Nie, to chcesz, my wyjdziemy do was. No dlatego mówię. No, ten oni już oni mają wytrawne, bardzo dobre białe wino. Oni mają bardzo dobre białe wino. Zobacz, tutaj jest jakieś wino chyba, wiśnia. O. Wiśnia to jest. To jest wiśnia, to jest. To jest chyba nalewka, Sławek, taka słodka, nie? To nie, nas poczęstowali. Chyba on jest gość, zobacz, jakie ma pomidory. W ogóle. Ja mówię, jak one pachną. Masakra jest gość, w ogóle to jest jego wszystko, nie? On tu mieszka, zobacz ten tutaj do środka. Ty, ale tutaj jak ja bym w życiu tu nie trafiłam, wie, gdzie on tu ma znajomego? Ale ja się pytam, gdzie on jedzie? Masakra, nie? Masakra! Powiedz, gdzie tu byś znalazł takie kurwa miejsce? Ewa, słuchaj, takie, no to byś kurwa nie pas. Ale fajnie, mnie to się podoba. Super takie. Jest. Ta żula, jo? A my piliśmy rogacza, jo? Rogacza, no. Ewa, spróbuj. Rozrówko. A weź to wiśnie spróbuj, no a może my kupimy wiśnie, a będziemy wyjeżdżać. No wiśniówka, nie? Wiśnióweczka. A nie ona jaka wiśniówka. Wiśniówka. Nie jaka. Nie byle jaka, nie byle jaka. Nie wiśniówka. Nie wątpię, że nie byle jaka, ale wiśniówka. Zapraszam, wiśnia unutra, wiśnia i szecierka, nie jaka. Sławomir. To jest dobre. Jaki zakup poczynasz? Tu herbatę. To jest herbata o nazwie Rogacz. Padzona na zimno. Padzona na zimno, a to jest herbata Żiżula. Co to jest ta żiżula? Żiżula, ale ja wam pokażę coś, widzowie. Pokażę wam coś. Będziesz na vlogu, Łukaszu. Zobaczcie, jakie pan ma pomidory. Jakie ma gospodarstwo. Ale ma pomidory, ludzie, kochani. A zobaczcie, ziemia. Uprawiać taką ziemię to jest robota. To jest ciężka praca. Ja ci. Zobaczcie, jak ładnie pan nam podał. Ilona, widziałaś? Jakie ma ładne, jakie szkło ma ładne. Łukasz polewa. Gustaw, Łukasz, gdzie się tego uczyłeś? Nie tyle, toż na spróbuj. Tyle, dobra. Jak masz duże dziąsła, to trzeba nalać. Żeby się rozeszło po dziąsła. A rozumiem, dobra. Ale mam jeszcze przyniósł. To? Nie chcesz spróbować? Ja to nie. Ja on to spróbuje ode mnie. Weźmy ode wy. W ogóle, takie byś chciała, czy nie? S'il vous plaît, madame. Merci. Bo jakbyś... Petarda. To jest rewelacyjne. No. A to jest wytrawne? Czy tak. Jest? To bierzemy. To sobie weź piątkę od razu. Proszę o piątkę, ja? Piątkę, 5 litrów od razu. Poczekaj, niech decydują. Nie jest nie kwaśne, nie jest. Super, jest super. Jest rewelacyjne. Kuźwa. Też jest wytrawne do obiadu. 13-17% takie winko ma, słuchajcie. Także dwa głębokie i nogi się zmiękną, mi się wydaje. Troszkę jednak. Cicho. Zobaczymy. Słuchajcie, widzowie, tu jest osioł. Donia nie przyjechała, ona by piszczała, ale jej nagramy. Osiołek, kucyki tam stoją, widzicie? Tu, tym moim wielkim palcem wam pokażę. O, tu stoją koń i kucyk. A tu osiołek przyszedł. Oh my god! Do mnie, nie wiem. Jeść chcę. Ale kolego, ja się chyba ciebie boję. Nie wiem, czy ja cię mogę tak. Naprawdę nie wiem. Co? Ja nie mam za bardzo co ci dać, a ty byś pewnie coś chciał. A co one jedzą? Pewnie marchewkę. O, to w lodówce mam. Ale on jest chyba towarzyski, że on tak podchodzi. Tak. Fajny, no widzisz, człowiek głupi boi się zwierzęcia, bo... A on przyszedł i powie, nie, to nie, odchodzę. A tamte nie przyjdą. Tamte jedzą. Kurniki, cudawianki, kaczki. Ma chłop co robić. Gołębie. A co z tymi gołębiami? Te? Czemu ludzie to hodują, te gołębie? I małe koguciki to są. Ja co prawda ze wsi nie jestem, ale wiem, że to jest chyba miniaturowy kogucik, nie? No pokaż się, przyjacielu. Między kratkami cię? No pewnie. Widzisz? A mówią, że strączkowe rośliny zdrowe. To wódka też chyba zdrowa, nie? Ta piąteczka jest tutaj dla mnie. To są rogacze. Co, jak trzy rogacze tam stoją? Czy co? Dwa. Dwa rogacze i jedna żyżula taka. Aha, o Boże. Spida se mój obie.
A tam jest wystawka tego... O, przestań, nie chcę już tyle... Przestań, George! Bardzo cię proszę, George, nie! Więcej, nie na brzuszek, George! Bardzo proszę, czerwone. Dzięki, dzięki. Restycje. A, białe 30. Do domu weźmiemy do domu? Weźmiemy po piątce do domu. Po piątce weźmiemy do domu, no. Ja wezmę wypłacę i weźmiemy po piątce tego, po piątce tego, po piątce tego, po piątce tego. Uspokój się! Łukasz, uspokój się! Ja ci powiem, ja przywiozłem kilka litrów, żeśmy z zeszłego roku potrzebowali, bo żeśmy sobie pokupowali na tym, nie? Okej. Okay. Ale tam nam pozostawało, tam chyba jedna tylko taka pakowała czekoladowa, nie? No ja przyjadę do ciebie jutro i nie ma problemu. Nie ma problemu. Nie ma problemu. Że weźmie coś dla Nabina. Co nadam? Reklamu. Dobra, ja biorę tą bańkę. O Jezu! Co? Bo to się nie trzyma, to jest takie, że zrobione o. Ale tam pan ma, proszę pana. Takie mamy. Albo daszek tam sobie kupię, jak nie lubisz czapki. Nie wiem, ile to tego się daje. Chyba. Pomalutku, słabe. Dużą obrączkę zostawię. Słuchajcie, nie mamy kieliszków, ale mamy do espresso filiżaneczki. Tak, to są moje, to jest taka... Dobra, po pół, bo przecież butów cię wybije, stary. To jest herbata, tak. No. Herbata. Wow, Emil jest na vlogu. Tam jest Łukasz pestka, to jest z migdał. A migdał z pestką. Nie, te oliwki są z pestką. Ta, a to są z migdałem. A tu są z migdałem, tak, te zielone. Mm? A to jest migdał? Tak, tak. Ja je lubię. Gratis? Gratis, Łukasz, dla ciebie ode mnie. Że jeżeli chcecie, to mam to przed...